Cześć dziewczyny, witam Was po raz kolejny na kanale marki Pure Beauty. Jest mi niesamowicie miło, że możemy się tu spotkać po raz kolejny. Dziś chciałabym Was zaprosić do nowej serii filmów, którą będę miała przyjemność dla Was przygotować, a która dotyczyć będzie popularnych i pożądanych obecnie składników aktywnych na rynku. Jestem pewna, że zauważyłyście, że producenci kosmetyków w ostatnim czasie skupiają się na kilku kluczowych składnikach aktywnych i właśnie na ich temat chciałabym z Wami porozmawiać. Mam nadzieję, że te filmy pomogą Wam w przyszłości nie tylko w poznaniu i poszerzeniu swojej wiedzy, ale przede wszystkim, że zwiększą one Waszą świadomość i pozwolą na dokonywanie coraz lepszych i coraz bardziej dopasowanych do swoich bieżących potrzeb wyborów kosmetycznych. Dziś chciałabym z Wami porozmawiać na temat niacynamidu, który po prostu ostatnio świętuje ogromny boom i zainteresowanie. Na pewno subskrybując chociażby nasze pudełka Pure Beauty, zauważyłyście, że ten niacynamid pojawia się w kosmetykach bardzo często. Dlatego postanowiłam wziąć go tutaj na pierwszy ogień i wprowadzić Was w jego świat, ponieważ jest to składnik o tak wszechstronnym i wspaniałym działaniu, że naprawdę warto wiedzieć na jego temat więcej i wprowadzić go do swojej pielęgnacji. Zaczniemy oczywiście od podstaw, czyli wyjaśnienia sobie, czym właściwie ten niacynamid jest. Niacynamid jest pochodną witaminy B3, która nazywana jest również niacyną albo witaminą PP. Zanim przejdziemy do jego właściwości pod względem kosmetycznym, warto jest tutaj sobie powiedzieć, że niacyna stanowi niezwykle ważny składnik dla funkcjonowania całego naszego organizmu, a mówię o tym dlatego, że ma duże znaczenie dla kondycji i ogólnego wyglądu naszej skóry. Musicie wiedzieć, że niedobór niacyny w naszym organizmie może skutkować zaburzeniem funkcjonowania bariery hydrolipidowej, ale też takim zmęczonym, poszarzałym i krótko mówiąc nieatrakcyjnym wyglądem skóry. Niacyna nazywa się też witaminą PP, ponieważ chroni ona przed chorobą zwaną peraglą, która objawia się zmęczeniem, ospałością i taką ogólnym złym samopoczuciem, ale towarzyszy temu ogólne zapalenie skóry, więc jeżeli zależy Wam na tym, by dbać o swoją skórę również od środka, niacyna powinna być dostarczana do naszego organizmu przede wszystkim poprzez zbilansowaną dietę, czyli na przykład zjadanie dobrej jakości ryb, orzechów. Duże pokłady niacyny znajdują się także w ciemnych warzywach liściastych, czyli na przykład w czerwonej kapuście. A jeżeli nie mamy takiej możliwości, to w formie suplementów. Wspominam o tym nie dlatego, że my tutaj na tym kanale będziemy wchodzić w odżywianie, natomiast warto jest akurat przy tej konkretnej substancji zaznaczyć sobie mocno, że niedobory tej właśnie witaminy mogą skutkować pogorszeniem się stanu skóry. Niacyna pełni też bardzo, bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o naszą skórę, ponieważ bierze ona czynny udział w syntezie ceramidów, a to jak wiemy, nasze swoiste cegiełki i ten most budujący całą skórę jest niezwykle ważny, jak nie najważniejszy dla prawidłowego funkcjonowania i wyglądu skóry, więc same rozumiecie, że jest to niezwykle istotne. Z punktu widzenia kosmetologicznego niacynamid jest z kolei substancją aktywną o niesamowicie wszechstronnym działaniu i tak naprawdę trudno jest znaleźć obszar, w którym niacynamid mógłby się nie sprawdzić i podobnie jest w przypadku typu oraz rodzajów skór, ponieważ jak za chwilę Wam opowiem, on tak naprawdę nadaje się do pielęgnacji każdego rodzaju i typu skóry. Co ciekawe, niacynamid jest bardzo dobrze tolerowany, jest łagodny dla skóry, ale też istnieje kilka przesłanek do tego, by stosować go prawidłowo i warto poznać kilka zasad. Zaczniemy sobie oczywiście od jego działania, które, tak jak wspomniałam, jest nie dość, że wszechstronne, to obejmuje naprawdę sporo różnego rodzaju problemów. Przede wszystkim, i chyba jest to jego najważniejsza cecha, niacynamid doskonale wspiera, regeneruje i chroni naszą warstwę hydrolipidową. Z tego też powodu kosmetyki z niacynamidem, czy w ogóle kuracje niacynamidowe są polecane osobom ze skórami na przykład zmienionymi dermatologicznie, z egzemą, z atopowym zapaleniem skóry, ale także w trakcie różnego rodzaju zabiegów, czy na przykład kuracji retinolem.
Oprócz tego niacynamid jest wspaniałym antyoksydantem, czyli po prostu wymiata wolne rodniki i chroni naszą skórę przed stresem oksydacyjnym. Co ciekawe, bierze on również udział w syntezie kolagenu i elastyny, czyli możemy mu przypisać działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające i uelastyczniające. To jednak nie koniec, ponieważ niacynamid jest doskonałym składnikiem w pielęgnacji skór mieszanych, tłustych i trądzikowych, a nawet dotkniętych problemem trądziku różowatego. Wszystko to dlatego, że niacynamid działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i dzięki temu nie dość, że pozwala na szybsze wygaszanie się czy gojenie stanów zapalnych bądź wyprysków, to przy okazji zmniejsza widoczność porów i wspiera procesy regulacji sebum. Ta cecha będzie też kluczowa dla kosmetyków do skóry głowy, które również często zawierają niacynamid i pozwalają walczyć z problemem przetłuszczania się włosów. To wciąż nie koniec jego zalet, ponieważ niacynamid również będzie wspierał walkę z przebarwieniami, szczególnie tymi posłonecznymi. W ogóle kuracje kosmetykami niacynamidowymi polecane są szczególnie do wykonywania zimą, kiedy ta skóra potrzebuje takiej rewitalizacji, odbudowy, wzmocnienia i regeneracji właśnie po nadmiernej ekspozycji na słońce. Jest to jego też przeogromna zaleta. Często niacynamid pojawia się również w kosmetykach ochronnych właśnie z zawartością filtra SPF. No i chyba jedna z bardziej kluczowych jego cech to przede wszystkim kojenie, łagodzenie, zmniejszenie zaczerwienienia, co doskonale sprawdza się w przypadku cer wrażliwych, nadwrażliwych, albo właśnie zmienionych atopowo z egzemą czy trądzikiem różowatym. Niacynamid ma tą fajną cechę, że pozwala tej skórze odczuć komfort, wyciszyć ją i przygotować ewentualnie na wchłanianie kolejnych składników aktywnych z kosmetyków, na przykład przeznaczonych do zwalczania stanów zapalnych skóry. Jednocześnie, tak jak wspomniałam wcześniej, wspierając działanie przeciwzapalne dzięki temu, że sam posiada te cechy. Jak same widzicie, no jest to po prostu niesamowity składnik, strasznie wszechstronny i jednocześnie tak dobrze tolerowany przez skórę, że właściwie nie istnieją jakieś szczególne przeciwwskazania do tego, żeby go nie używać czy nie stosować. Jedyne, co poleca się na początku, jeżeli nigdy wcześniej nie miałyście styczności z niacynamidem, to żeby zaczynać swoje kuracje od kosmetyków ze stężeniem, które nie będzie przekraczało 5%, a taką najbardziej bezpieczną barierą jest stężenie 3%. Chodzi tutaj o to, że skóra, która nigdy nie miała styczności z tym składnikiem, może, ale to też nie jest wyznacznik i wcale nie musi, przez chwilę może być zaczerwieniona, a naczynia krwionośne mogą się troszeczkę rozszerzyć. W momencie, kiedy skóra przyzwyczai się do stosowania kosmetyków niacynamidowych, możemy sobie zwiększać zarówno stężenie, jak i częstotliwość nakładania kosmetyków z tym składnikiem. Natomiast jeżeli nigdy nie miałyście styczności, to poleca się właśnie niskie stężenie i na początku nakładanie takich kosmetyków w częstotliwości mniej więcej 2-3 razy w tygodniu. I bardzo ważna kwestia, kosmetyków z niacynamidu nie łączymy ze sobą. Najlepiej będzie, jeżeli będzie to po prostu jeden produkt w Waszej rutynie pielęgnacyjnej, właśnie po to, żeby uniknąć jakichś nieprzyjemności. Natomiast absolutnie nie trzeba się bać tego składnika, bo nawet jeżeli pojawi się chwilowe zaczerwienienie, to ono bardzo szybko znika, a potem już tylko możemy cieszyć się jego cudownymi właściwościami. Jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Kosmetyków z niacynamidem nie łączymy w jednej rutynie pielęgnacyjnej z witaminą C. A to dlatego, że niacynamid ma wysokie pH, natomiast witamina C działa i lubi, ale też jest w niskim stężeniu, więc one wchodząc ze sobą w interakcję przy jednej rutynie pielęgnacyjnej sprawiają, że niacynamid przekształca się do kwasu nikotynowego i być może właśnie nastąpi reakcja zaczerwienienia bądź lekkiego podrażnienia, ale też
Oba składniki dość mocno się zneutralizują i po prostu nie osiągniecie takiego efektu pielęgnacyjnego, o jaki nam chodzi. Jeżeli stosujecie w tej chwili kosmetyk z witaminą C, to po prostu zaleca się nie łączenie tego w jednej rutynie pielęgnacyjnej, czyli na przykład niacynamid rano, a witamina C wieczorem. Bardzo fajną cechą niacynamidu jest to, że ona doskonale współpracuje z retinolem. A to dlatego, że właśnie dzięki swojemu działaniu wspierającym barierę hydrolipidową ma właściwość lekkiego złagodzenia tych skutków ubocznych wynikających ze stosowania retinolu. Niacynamid będzie właśnie wspierał barierę, do tego koił, łagodził podrażnienie i ewentualne ściągnięcie, więc jeżeli jesteście w trakcie wdrażania retinolu i odczuwacie pewne negatywne skutki, niacynamid powinien znaleźć się w Waszej rutynie. Same widzicie, że nie dość, że wszechstronne działanie, delikatność, praktycznie żadne skutki uboczne. Jest to na pewno niesamowity składnik i wcale nie dziwię się, że jest teraz na niego po prostu ogromny popyt. Widzicie i możecie z tego też wywnioskować, że on tak naprawdę sprawdzi się u każdego. Zarówno cery suche, odwodnione, wrażliwe, mieszane, tłuste, dotknięte problemem trądziku różowatego, po zabiegach z gamy dermatologicznej, ale też medycyny estetycznej. Nie ma tak naprawdę tutaj większych ograniczeń, jeśli chodzi o ten składnik, dlatego uważam, że warto jest spróbować, jeżeli do tej pory nie miałyście styczności, warto spróbować wdrożyć sobie chociażby jeden kosmetyk z jego udziałem i sprawdzić na sobie, czy będą wyczuwalne efekty. Teraz chciałabym Wam pokazać, że Pure Beauty również dba o to, by odpowiadać na potrzeby najnowszych trendów pielęgnacyjnych i w kosmetykach, w naszych boksach również ten niacynamid się pojawił. Przygotowałam dla Was 4 propozycje z naszych ostatnich edycji, by udowodnić Wam, ale też zachęcić do przetestowania konkretnych propozycji. Pierwsza propozycja dla Was dzisiaj jest to marka Mia Cosmetics i produkt dostępny w boksie, który jeszcze w niewielkich ilościach jest dostępny w sprzedaży, właśnie ten konkretny dedykowany marce Mia. To jest serum All-in-One, który właśnie w swoim składzie zawiera niacynamid. I w jaki sposób ten niacynamid tu będzie działał? Przede wszystkim ma on za zadanie wpłynąć na kondycję skóry głowy, tak jak wspomniałam wcześniej, na procesy wydzielania łoju, czyli pomoże w przypadku problemu zbyt mocno przetłuszczającej się głowy, ale także będzie tutaj spełniał rolę substancji kojącej i łagodzącej świąt, podrażnienia, pieczenie i tego typu niestety nieprzyjemności, które często dotykają nas po sezonie zimowym, kiedy rezygnujemy z czapek i ta skóra głowy jest dosyć mocno naruszona i przeciążona. Także pierwszy kosmetyk marka Mia. Bardzo Was zachęcam, żeby kupić ten boks, jeżeli jeszcze nie testowałyście, ponieważ rozwiązań w gamie pielęgnacji włosów jest tam naprawdę dużo. No i mamy tutaj naszego bohatera dzisiejszego, czyli niacynamid. I jak już jesteśmy tutaj przy marce Mia, chciałam Wam pokazać jeszcze jeden produkt, tym razem z boksa By Hasha By 4. Jest to booster matujący do twarzy, który właśnie zawiera niacynamid w swoim składzie. Ja już w poprzednim filmie pokazywałam Wam ten niesamowity kosmetyk i tą niesamowitą konsystencję, zapach i po prostu pałam wielką miłością do tego produktu. Tu niacynamid będzie działał przede wszystkim w kierunku znowu regulacji poziomu sebum, ale także pomoże w zmniejszeniu widoczności naszych nielubionych przez chyba wszystkich porów. Ale z racji tego, że ten skład jest tutaj w ogóle niezwykle bogaty, sam w sobie booster, to jest prawdziwa dawka nie dość, że nawilżenia, odżywienia, zmatowienia, to jeszcze takiego komfortu, świeżości i energii. W ogóle zapomniałam Wam wspomnieć, ale to też warto dodać, niacynamid w dłuższej perspektywie używania sprawia, że cera wygląda po prostu bardziej rzeźko, jest bardziej wypoczęta i po prostu ładniejsza. Także to jest produkt numer 2. Box by Hasha by 4 też jeszcze czeka na swoje właścicielki.
Jeżeli jeszcze nie miałyście szansy go sobie sprawić, to pamiętajcie, że oprócz standardowej, dużej wersji, dostępna jest również, dostępne są właściwie dwie wersje pomniejszone, Dolce oraz Fresco. Kolejny produkt, który chciałabym Wam pokazać i który zawiera niacynamid w swoim składzie, jest to tonik. Tonik marki Bielenda, z Bielenda Professional, czyli ta linia z bardziej zaawansowanymi składnikami, gdzie właśnie hołd składników aktywnych nowej generacji jest oddawany bardzo intensywnie. Ten tonik jest doskonałym przykładem na to, że niacynamid odpowiada również na potrzeby skóry wrażliwej, nadreaktywnej i naczyniowej. Ponieważ ten produkt powstał głównie po to, żeby właśnie wspierać odbudowę, regenerację skóry, ale także ją przy okazji koić. I niacynamid właśnie, tak jak wspomniałam Wam we wstępie tego filmu, jest doskonałym składnikiem, który koi, redukuje zaczerwienienia, ale także wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej. I tu mamy przykład na to, że również kosmetyki do cery wrażliwej, czyli mamy już skórę głowy, mamy cery mieszane, tłuste i normalne i cery wrażliwe. Także to jest najlepszy dowód na to, że niacynamid jest naprawdę wszechstronnym składnikiem. Pora na ostatni produkt. Produkt i właściwie rodzaj kosmetyku, ponieważ tym razem mamy tutaj sebum. Jest to udoskonalające serum z korygującym pigmentem, czyli zupełnie nowy rodzaj kosmetyku. To serum jest dedykowane typowo do cer mieszanych i tłustych. I tutaj niacynamid będzie działał przede wszystkim przeciwzapalnie, będzie wspierał redukcję niedoskonałości, zwężał pory, ale także ujednolicał koloryt. Jeżeli testowałyście już ten kosmetyk, to możecie zauważyć też, że ma on lekko zielonkawy kolor, co też jest nie bez znaczenia dla cer, które są narażone na powstawanie wyprysków i same w sobie są nieco troszeczkę zaognione. Także sami widzicie, że na łamach zaledwie trzech pudełek, trzech naszych ostatnich edycji, no właściwie to czterech, ponieważ Mia jest boksem brandowym, który był mocno limitowany, ale tak jak wspomniałam, jeszcze kilka pudełek czeka na swoje właścicielki. Widzicie, że ten niacynamid faktycznie pojawia się bardzo często. Nam jako marce Pure Beauty też zależy na tym, żeby kosmetyki, które umieszczamy w boksach, były dostosowane do obecnie panujących trendów, więc mam nadzieję, że troszeczkę udowodniłam Wam tutaj, że faktycznie tak jest i możecie liczyć z naszej strony na to, że faktycznie będą to rozwiązania również nowoczesne. Na dziś to wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że wspólnie odkryłyśmy tajemnicę działania niacynamidu, a Wy same teraz będziecie podchodzić do niego jeszcze bardziej świadomie i będziecie w stanie dokonywać właściwych dla siebie wyborów. Mam do Was maleńką prośbę, by w komentarzach pod tym filmem napisać mi, o jakim innym składniku chciałybyście porozmawiać w kolejnych filmach. Chodzi mi po głowie pomysł na wąkrotkę azjatycką, która też jest niesamowita i ukochana przez wiele kobiet na świecie. Może interesuje Was retinol, a może jakiś rodzaj kwasu. Dajcie koniecznie znać, napiszcie komentarz. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapkę w górę pod tym filmikiem. I jeżeli treści wydają Wam się atrakcyjne i macie ochotę zostać z nami, zasubskrybujcie ten kanał, a ja tutaj dołożę wszelkich starań razem z dziewczynami z naszej drużyny, by treści pojawiające się na kanałach były dla Was przyjemne i wartościowe. Dzięki za dziś i widzimy się następnym razem.